Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Energetyczny wyrok na Polskę, tak z pewnością możemy powiedzieć o pakcie klimatyczno-energetycznym wynegocjowanym podczas unijnego szczytu. Efekty zakończonych negocjacji eksperci zgodnie oceniają jako zabójcze dla polskiej gospodarki. Podwyżka cen energii, ucieczka produkcji z naszego kraju i wzrost bezrobocia to skutki, z jakimi już wkrótce należy się liczyć. Przywódcy unijni, w tym Ewa Kopacz, zgodzili się na zwiększenie redukcji dwutlenku węgla o 40% do 2030 roku. Zobowiązali się także do podniesienia udziału zielonej energii do 27%. Nie było łatwe w żadnym wypadku, ale jest to sprawiedliwe porozumienie. Otwiera przed Europą ambitną, ale i opłacalną drogę energetyczno-klimatyczną. W opłacalności nowych regulacji nie wierzy nikt poza unijnymi biurokratami. To jest porozumienie, które będzie kosztowne dla Polski. Większe obostrzenia w stosunku do emisji dwutlenku węgla będą prowadzić do podwyższenia kosztów energii w Polsce, w związku z tym do większego obciążenia przedsiębiorców, co nie będzie na pewno miało działania stymulującego, a raczej hamujące do polskiej gospodarki. Nie złagodzą tego szczegóły, którymi chlubi się premier Ewa Kopacz. Chodzi o darmowe pozwolenia na emisję dwutlenku węgla dla elektrowni. Tu jest jednak warunek, przysługiwać będą one biednym krajom, których PKB nie przekracza 60% średniej europejskiej. Według różnych metod liczenia Polska już przekroczyła ten próg albo stanie się to w najbliższym czasie. Jednak to nie wszystko. W części jesteśmy zwolnieni z tych opłat, ale te emisje będą teraz znacznie droższe. Unia wypracowała mechanizm, który może podwyższać ich ceny. I to w sposób drastyczny. Będziemy mieli wzrost tych cen emisji z tych 5-7 euro za tonę w tej chwili, prawdopodobnie do tych 40 euro, które chce komisja i które chce ten sektor gospodarki, który w Europie promuje to rozwiązanie. To oznaczać będzie realny, praktyczny wzrost cen energii w Polsce. Wnioski są jasne. Z konkluzji szczytu zadowoleni mogą być Niemcy i Francja. Powody do zadowolenia mogą mieć także najwięksi emitenci dwutlenku węgla: Chiny, Stany Zjednoczone czy Indie. Te kraje nie zamierzają krępować się redukcjami i już cieszą się na przejęcie produkcji z Europy. Generałowie stanu wojennego są chowani nad dołami śmierci, w których leżą żołnierze Armii Krajowej, poinformował portal W Polityce. Na innych, poza kwaterą Eupolach, znajdujących się na wojskowych Powązkach, pogrzebano co najmniej 155 ofiar komunizmu. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, w wywiadzie dla portalu W Polityce informuje, że ofiary komunizmu, więźniowie obeckiej katowni przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, oprócz kwater E i E2, czyli słynnej łączki, chowani byli potajemnie w kwaterach F, F2 oraz F3. W tym miejscu nad dołami śmierci zostali pochowani generałowie stanu wojennego. Między innymi Florian Siwicki, Włodzimierz Sawczuk, Antoni Jasiński, Eugeniusz Molczyk oraz jeden z szefów informacji wojskowej WSW Edward Poradka. Znajdują się tam także starsze pomniki z lat 80., gdzie zostali pochowani sędziowie okresu stalinowskiego. Wśród nich morderca sądowy rotmistrza Witolda Pileckiego, pułkownik Józef Badecki. Potwierdzenie tych informacji można znaleźć w księgach cmentarnych znajdujących się w biurze nekropolii przy ulicy Powązkowskiej w Warszawie. W tych kwaterach cały czas odbywają się pochówki. Zezwalając na ponowne pogrzeby i stawianie pomników w tych miejscach, jak podkreśla profesor Szwagrzyk, uniemożliwi się podjęcie prac poszukiwawczych, których celem jest odnalezienie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956. Pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego podkreśla, że odszukanie szczątków ofiar komunizmu jest zobowiązaniem. Apeluje jednocześnie, aby 1 listopada zapalić znicze pomiędzy pomnikami znajdującymi się w tym miejscu jako dowód naszej pamięci o ofiarach komunizmu, które wciąż nie mają swoich grobów. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego zwraca się z apelem do struktur związkowych, nauczycieli i rodziców o społeczny monitoring w sprawie liczebności uczniów w klasach i grupach. Problem przeludnienia klas dotyczy większości szkół i przyczynia się do pogorszenia komfortu pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jakie są tego przyczyny? Z powodu niżu demograficznego w szkołach jest mniej uczniów, a tych, którzy są, upycha się w większych klasach, by oszczędzić na nauczycielskich etatach. To wszystko niestety przekłada się na jakość szkolenia.
Przede wszystkim jest to problem rzeczywiście odbioru treści programowych. Nauczyciele mają problem z dotarciem do tak ogromnej liczby bardzo zróżnicowanej grupy młodzieży. No tutaj chcę zwrócić uwagę, że jednak jest to decyzja organu prowadzącego. Na przykład w powiecie tczewskim szkoły muszą przyjmować powyżej 33 uczniów do klas pierwszych podczas rekrutacji. I rzeczywiście ten problem jest od kilku lat, on się nie zmienia, narasta mimo niżu demograficznego i bardzo, bardzo utrudnia pracę i nauczycielom, ale też samej młodzieży. W przeładowanych klasach nauczycielom trudno jest prowadzić lekcje, a co dopiero kontrolować postępy uczniów. W województwie pomorskim w tej sprawie Solidarność apelowała od kilku lat do Ministerstwa Edukacji Narodowej i do jednostek samorządu terytorialnego. Teraz Solidarność podjęła kolejne kroki, przygotowała wykaz szkół, w których liczba uczniów w klasach przekracza 26 osób w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 30 w szkołach ponadgimnazjalnych. Te wyniki tych ankiet przygotowaliśmy i skierowaliśmy do władz sekcji krajowej. Z jednej strony, żeby zaapelować o wprowadzenie pewnych norm, jeżeli chodzi o właśnie te liczebności, co nazywamy standardami edukacyjnymi, czyli te maksymalne progi, których nie należy przekraczać. Z drugiej zaś strony skierowaliśmy też ten list do organów prowadzących, które o tym decydują, żeby tak wysokich norm liczebności uczniów nie realizowały. W Skarżysku Kamiennej odbędzie się dziś uroczyste podniesienie do rangi Bazyliki Mniejszej Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Jest to jednocześnie jubileusz 25-lecia istnienia Skarżyskiej Ostrej Bramy. Transmisję uroczystości przeprowadzą Telewizja Trwam i Radio Maryja. Początek o godzinie 11. Uroczystej Eucharystii z okazji nadania Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej tytułu Bazyliki Mniejszej będzie przewodniczył ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Wyróżnienie sanktuarium to wielka radość dla wiernych, którzy przygotowywali się od roku do tego wydarzenia, podkreśla kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej ksiądz dr Jerzy Karbownik. Ta wiadomość dotarła do nas już w ubiegłym roku, dlatego staraliśmy się przygotować duchowo, dlatego że jest to wydarzenie też podwójne jeszcze, ponieważ w tym roku mija 25 lat. Dokładnie minęło to w środę 22 października, kiedy pierwszy raz była otrawiona msza święta tutaj w Ostrej Bramie w Skarżysku Kamiennej poświęcenie kaplicy z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Chcieliśmy to połączyć, te dwie uroczystości, dlatego przez ten rok przygotowaliśmy się i duchowo to poprzez na 9-miesięczną nowennę, poprzez rekolekcję, poprzez misję, poprzez peregrinację obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej po naszym dekanacie. Więc to było duchowe przygotowanie, no i oczywiście przygotowywaliśmy się również materialnie poprzez budowę portali, schodów i odnamienie kościoła. W województwie świętokrzyskim będzie to 6. bazylika mniejsza. W czerwcu do tej rangi został podniesiony kościół na Świętym Krzyżu. Już jutro Ukraińcy będą wybierać nowy parlament, jednak nie wszędzie uda się przeprowadzić głosowanie. Wyborów nie będzie na okupowanym przez Rosję Krymie oraz na terytorium kontrolowanym przez separatystów. Na wschodzie Ukrainy sytuacja jest wciąż napięta. Separatyści nie składają broni i zapowiadają ofensywę i przejęcie kolejnych miast. Ukraińcy szykują się do jutrzejszego głosowania, jednak wybory odbędą się w cieniu wojny. Na wschodzie nie milkną strzały. Wybory na Ukrainie w dużym stopniu nam odpowiedzą na pytanie, po pierwsze, jakie są tam nastroje społeczne i jakie tendencje się ujawnią w niedługim czasie. Oczywiście mówimy tu o polityce, ale mówimy też o ewentualnych podziałach społecznych. Szanse na wejście do Rady Najwyższej ma około 8 ugrupowań. Na największe poparcie może liczyć prezydencki blok Petra Poroszenki. Sondaże dają mu około 30% głosów, tych, którzy postanowili wziąć udział w wyborach i zdecydowali, na jaką partię zagłosują. Frekwencja w tych wyborach w dużym stopniu odpowie nam na pytanie, do jakiego stopnia Ukraińcy tę sytuację, nową sytuację, nazwijmy bardziej niepodległą niż wcześniej w relacji do Rosji, akceptują. I pytanie jest, jaki jest poziom niezadowolenia społecznego. W wyniku wyborów najprawdopodobniej na Ukrainie powstanie prozachodni parlament. Mieszkańcy Ukrainy oczekują od niego reform i przede wszystkim stabilizacji w kraju nękanym przez wielomiesięczny konflikt z Rosją. Ukraina potrzebuje wielu konkretnych zmian, jak przeprowadzenie skutecznej lustracji i efektywnej walki z korupcją. Poważnym problemem jest także głęboki kryzys finansowy.
Wciąż bardzo trudna i niestabilna jest sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej. W wyniku walk i zamieszek ginie coraz więcej chrześcijan. To zmusza Salezjan do zamykania szkół. Tymczasem wciąż niepewny jest los porwanego polskiego misjonarza, księdza Mateusza Dziedzica. Republika Środkowoafrykańska zajmuje obecnie 16 miejsce na Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors, czyli liście obejmującej 50 krajów, w których chrześcijanie z całego świata są najbardziej prześladowani. Konflikt w tym kraju rozpętał się ponad rok temu, gdy w tej byłej francuskiej kolonii islamiści z ugrupowania Seleka obalili rząd prezydenta François Bozizé i rozpoczęli plądrowanie kościołów i osad chrześcijańskich, a także mordowanie chrześcijan. By zapobiec eskalacji przemocy, powołano milicję anti-Balaka. Pierwotnie jej oddziały miały na celu obronę ludności cywilnej przed islamskimi bojówkarzami z Seleki. Obecnie coraz częściej atakują one instytucje chrześcijańskie. Dzieje się tak, ponieważ liderzy kościołów i wspólnot chrześcijańskich otwarcie i w sposób zdecydowany odcięli się od działań brutalnej milicji. Dramatyczna sytuacja panuje w Galabadia i Damala. Jak relacjonują miejscowi Salezjanie, na drogach stoją barykady. Wszędzie pełno jest uzbrojonych mężczyzn, ludzie boją się wychodzić na ulicę. To zmusiło Salezjanów do zamknięcia dwóch dopiero co otwartych, prowadzonych przez nich szkół. Na terenie ogarniętej rebelią Republiki Środkowoafrykańskiej posługuje obecnie 32 polskich misjonarzy. Wciąż niepewny jest los pochodzącego z diecezji tarnowskiej księdza Mateusza Dziedzica, porwanego w nocy z 12 na 13 października. Duszpasterz, który pracował w miejscowości Babouła, został uprowadzony przez uzbrojoną grupę rebeliantów, zwanych ludźmi Miskina. Porywacze chcą wymienić duchownego na swojego przywódcę przebywającego w więzieniu. Jak mówi ojciec Kazimierz Szymczycha, werbista, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, musimy uzbroić się w cierpliwość, ale liczymy na pozytywne rozwiązanie. A teraz Egipt, w którym tamtejsze władze ogłosiły, że od dziś przez 3 kolejne miesiące będzie obowiązywać stan wyjątkowy. Chodzi o rejony północnej i środkowej części Półwyspu Synaj. Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego zapadła po zamachu samobójczym, w którym zginęło wczoraj na Półwyspie 30 egipskich żołnierzy. Wczorajszy atak był największym atakiem na armię egipską od lipca 2013 roku, gdy wojsko odsunęło od władzy islamistycznego prezydenta Mohameda Mursiego, wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego. Północna część Półwyspu Synaj jest uznawana za matecznik islamistycznych bojowników, którzy regularnie organizują ataki na żołnierzy i członków egipskiej służby bezpieczeństwa. Do większości najpoważniejszych ataków przyznali się bojownicy dżihadystycznej organizacji Ansar Bayt el-Maqdis. Ostatnio organizacja ta zadeklarowała poparcie dla skrajnie radykalnego państwa islamskiego. I na teraz to wszystkie informacje. Życzę Państwu dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje o pogodzie. Początkowo na południu oraz w centrum Polski zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na zachodzie i Pomorzu umiarkowane. Natomiast we wschodniej części kraju oraz na Kujawach bezchmurnie. Po południu na zachodzie, a także Pomorzu więcej chmur. Natomiast w rejonie Nizin Szczecińskiej może popadać deszcz. W pozostałej części kraju przeważnie zachmurzenie umiarkowane do małego. Temperatura od 3-4 stopni na wschodzie, około 6 w centrum, do 8-10 na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany i dość silny z południa. Ciśnienie wyniesie około 1029 hektopaskali i będzie się wahać. A już teraz więcej szczegółów i prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.